Serwus muzykanci, witaj w 19 poniedziałkowym rozruchu z Belfrem Goffrem o akordeonie. Dzisiaj będzie o tym, o skaleczonych palcach. Jeżeli skaleczyłeś się w prawą lub lewą rękę, nie graj tą ręką na akordeonie. Poczekaj, aż całkiem się wygoi, ponieważ będziesz mieć ten palec uszkodzony w powietrzu i tak może zostać. Taki będziesz mieć nawyk, w szczególności jeżeli dopiero się uczysz grać na akordeonie. Dużo grasz akurat obecnie, uczysz się, będziesz mieć skaleczony palec, będziesz go w górze mieć, bo cię będzie bolał, nie będziesz go dotykał. Jak palec się zagoli, to ten palec bolący, który był, też zostanie w górze i nie będzie dalej grał. To samo się dotyczy basami. Czyli jak się skaleczysz na przykład z prawej ręki, to możesz sobie grać cały czas tylko z lewej ręki, bo basy, jak wiesz, tutaj można grać akordami. Tak jak na gitarze, bierzesz gitarę i grasz sobie akordami, tak same basy ci wystarczą, żeby zagrać coś na akordeonie. Także jeżeli skaleczysz się na przykład w prawą rękę, przestajesz grać i bierzesz sobie na przykład śpiewnik, bo na przykład nie możesz wytrzymać bez akordeonu. Teraz jest akurat maj, będzie dzień matki. Moja matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, bym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat. I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat. I tutaj sobie już nie grasz, żeby nie drażnić tego bolącego palca. Także jeżeli chcesz się nauczyć grać na basach akordeonu, to zapraszam Cię 9 maja na 19.30 na bezpłatne szkolenie, jak uczyć się basować na akordeonie. Co piszczy w basach akordeonu? Wejdź na akademiamuzykanta.pl/seria, zostaw tam swojego maila, jeżeli go jeszcze nie mam, i w dniu szkolenia, czyli w czwartek albo dzień wcześniej, podeślę Ci link na maila bezpośrednio. Także tyle to na poniedziałkowy 19 tydzień roku 2024. Nie graj, aż się zagoi.